W gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie doszło do podpisania umów w sprawie dotacji na umowy konserwatorskie, czyli odnowienie 40 zabytków na Pomorzu Zachodnim. Jeszcze 2 lata temu zwykle kwota dofinansowania to było 300 tysięcy złotych z naszego budżetu. W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na ochronę zabytków przeznaczyć 700 tysięcy, a w tym roku doszliśmy już do okrągłej kwoty 1 000 000 złotych. Dofinansowanie będzie podzielone na gminy, parafie i instytucje kultury. W tym roku wpłynęły 94 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 7,5 miliona złotych. Jak zawsze pewnie chciałoby się pewnie więcej i potrzeby są dużo, dużo większe. My widzimy to po liczbie wniosków, która do nas spływa, ale i też po kwotach. Natomiast no, możliwości mamy takie, jakie mamy, ale cieszymy się, że to zapoczątkowane kilka lat temu takie dzieło tak wspaniale się rozwija i że w samorządach lokalnych, w innych miejscach, wśród czasami nawet takich donatorów prywatnych znajdujemy naśladowców. I to nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Marszałek podkreślał, jak ważne jest wspólne dziedzictwo Pomorza Zachodniego i dziękował osobom, które zajmują się zabytkami, za to, że czuwają nad wnioskami i nad tym, aby to dziedzictwo przetrwało. Pewnie wszyscy nie dostali tyle, ile wnioskowali i za to przepraszam z góry, ale to zjawisko krótkiej kołdry jest wszędzie. Tak jak mówię, wniosków było zdecydowanie więcej niż możliwości, naszych możliwości, a więc staraliśmy się to dzielić w taki sposób, żeby te najpilniejsze, najpotrzebniejsze prace w najbardziej wartościowych zabytkach wykonać. Z roku na rok pieniędzy na ochronę zabytków jest coraz więcej dzięki zrozumieniu samorządu województwa i sejmiku. Jesteśmy takim regionem, w którym zasobność w zabytki, te materialne, jest niezbyt duża. Wskutek bardzo dużych zawirowań historycznych, począwszy od wojny 30-letniej, poprzez ostatnie lata, czyli II wojnę światową i to, co się działo w okresie powojennym, przypomnę, że nawet w samym Szczecinie w bestialski, można powiedzieć, sposób rozebrano teatr miejski. To wszystko spowodowało, że z naszego krajobrazu Pomorza Zachodniego zniknęło wiele, często bardzo cennych zabytków unikatowych, sakralnych w bardzo małych miejscowościach. Jakikolwiek zabytek, który zdradzałby historię dawnego Szczecina, jest bardzo ważny, dlatego tak dużą wolę przykłada się do tego, aby te zabytki chronić.